Festiwal Polska od Kuchni prezentuje Gospodyni wie najlepiej. Witamy bardzo serdecznie w programie Gospodyni wie najlepiej. W dniu dzisiejszym ja razem z Anią reprezentujemy koło gospodyń i gospodarzy wiejskich w Woli Mąkolskiej i przygotujemy dla Państwa omlet z warzywami i mięsem z kurczaka. Ale żeby nam było łatwiej, potrzebujemy pomocnika. Zapraszamy! Dzień dobry, jestem. Witamy Cię, Kuba, bardzo serdecznie. Cześć, cześć. Dzień dobry, Wola Mąkolska. Zakładamy fartuchy, działamy? Oczywiście. To fartuchy mamy założone, zaczynamy. Zaczynamy. Zaczynamy od krojenia mięsa. Dobra, trzymaj. Mamy Aniu, podasz mi nóż? Pierś kurczaka. Tak, pierś kurczaka. Dobra. W całości. Jak ją kroisz? Kroimy w kostkę, taką okay. Średnią, nie za cienką. Pewnie oczywiście papryka. Papryka. Co jeszcze? Broku. Poprosiłabym o takie ładne różyczki. Różyczki w całości, tak, dobrze. W całości. Pieczara. I pieczarkę prosiłabym w plasterki. Będą plasterki. Ja dodaję mięso na patelnię. Okej. Okay. Żółta papryka. Powiedz mi jakimi ziołami smaku. Chcemy też to oczywiście, wykończyć? Ziołami, tak, jak co najbardziej. Pietruszka, troszkę bazylii, dobra. Żeby trochę było świeżości. Mamy papryki. Wiesz co, możesz wziąć i ten, odrębnić te brokuły. Ja uwielbiam robić omlety. Omlet też jest takim daniem, które da się tak naprawdę od początku do końca przygotować. Nie, nie trzeba nic piec, gotować, nie wiadomo dokładnie. Co wymyślać, tylko trzask. Przesmażamy i już. Bardzo szybkie, zdrowe śniadanie. No. Dobra, to wystarczy? Zabiorę? Tak. Tak? Mhm. Mamy 3 jajka, powiedz po co mleko? Mleko dodajemy, żeby ta masa była trochę bardziej puszysta. Dobra, fajnie. A, jedną ręką. Zobaczmy, czy mi się uda. Próbuj. Jest. Jest mleko. Ile mleka do tych 3 jajek? Tak, 2-3 łyżki. 2-3 łyżki, okej. Okay. Chcesz, żeby to trochę napowietrzyć, utrzepać? Tak, tak, tak. Tak, żeby super. Była taka prawie jak kogel mogel. Świetnie. Jak zjemy na śniadanie, to tylko nam pomoże w pracowitym dniu. Macie pracowite dnie? No, przeważnie. Zawsze są pracowite. A powiedzcie, jesteście kołem gospodyń i gospodarzy. Tak. Dużo chłopaków w kole? Dużo chłopaków. I ale... bardzo lubią omlety. Ha, to robimy. Dawaj. Uważajmy, żeby nie wleciało dużo. Fajnie. Okay. Możemy no to masa je razem. Jest. Proszę, wrzucaj. Skar. Ale fajnie. Jest i broku, papryka chciała uciec, ale jej nie daliśmy. My przesmażamy wszystko na wysokim ogniu. Czy będziemy też, powinniśmy doprawić warzywa i... Tak, jak najbardziej doprawiamy solą kurczaka. I pieprzem. Dobra. Dokładnie. No to co, ja na powietrze mam to jeszcze dopraw. Dobra. Okay. Widzę obok jeszcze jedną patelnię. Po co ten kartardenko? Tą drugą patelnią tak. Posłużymy się, żeby przykryć tą patelnię. A, zaparować. I zaparować, tak, żeby dobra. Nam się równomiernie, że dobra. Tak powiem, jajko ścięło z góry i z dołu. Moi Państwo, my gotując zawsze dla Was, gotujemy rzeczy, które później jemy. Więc jeśli byśmy teraz wlali tą masę, to wszystkie warzywa by były surowe. Pomidorki idą w całości? Nie, może przekroimy je, ale tak to już później do dekoracji. Dobrze, dobrze. Lejesz? Leję. Opa. Powiedzcie mi, zostawiacie tak jak jest, czy mieszacie? Nie, nie mieszamy. Nie mieszacie. Warzywa Ania tutaj bardzo ładnie rozłożyła na całej patelni równomiernie, więc już nie będziemy mieszać. Czy jesteśmy oczywiście na pełen gaz, ale powiedz, od razu zakrywasz, żeby parował? Tak. Tak. No tak, nie będziemy tracić energii. Tylko żeby to wszystko nam się pięknie z dołu... Tak, od razu, żeby wszystko miało jednolity kolor, od razu. Cyk, cyk. I cyk. Łapiemy sobie jeszcze natkę pietruszki, bo na samym końcu do naszego omleta właśnie ta pietrucha i nasze pomidory wywędrują. Niezła robota. Widzimy się zaraz. Nasz omlet jest gotowy, czas go spróbować. Kto się wbija pierwszy? Ja! Ale piękny ten broku. Fajne, w samym środku piękne to jajko. Super puszyste. Ja spróbuję pieczarki. I na dole. Kurczaki przysmażone pięknie, pieczareczki. A nie mówiłem, że mnie nie potrzebują? Gospodyni wie najlepiej. Dziewczyny, które są w kołach, gotują fantastyczne jedzenie. Dobrze,
Super, poprowadziłaś to. Dziękuję. Piątka. Smacznego. Dziękujemy. Sponsorem strategicznym programu jest KGHM. Sponsorami programu Gospodyni wie najlepiej są Tauron, Kaufland, Anvil SA, producent nawozów azotowych Canvil S, Canvil MG oraz Anvistar. Partnerem programu jest Poczta Polska.